No, witam, 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 witam wszystkich serdecznie i zapraszam was do kolejnego odcinka z moim zdaniem rekordowym wynikiem i rekordowym sukcesem. Nie będę mówił szczegółów, zobaczycie na koniec. No, ale powiem, no. Ten wynik na pewno idzie do mojej osiągnięć na playliście. Nie ma szans. To, co zrobiłem, jest cud, jeżeli to nie jest w ogóle jakieś inne fatowne szczęście, jeżeli można to tak nazwać. Losowanie, wiadomo, na same dziesiątki dwa alty, więc to jest taki standardzik teraz w tym aktualizacji. Trzy niszczyciele, jeden kołowiec i cztery ciężkie. Reszta miedzików. Ja liczyłem, że będę pojadał na podjazd. Niestety tak nie zrobiło. No to ja podjechałem na agresywnie, bo nasze medy już raczej zajął już nasze pozycje kluczowe. Liczę na to, że może ludowa tutaj podjedzie na krzaki, ale niestety miałem szczęście i nie podjechało. Za to spotansowy się back, to ja dostałem od niego asystę. Niezłą asystę. Ten wynik jest moim zdaniem cudem nad cudami. Bo szczerze mówiąc, mało kto by miał szansę w takim momencie na jakąś wygraną. Ja oczywiście jako Ebola wykorzystuję pancerz, używam też nierówności terenu, żeby zwiększyć szansę. W tym momencie dostaję niezłą podpalenie, sobie się chyba już się nie załapie, chyba nie przeżyje tego, nie zjadał się. I to jest nauczka dla tych, którzy nie wolą gaśnicy, a tylko racji, niestety. Na osówkach musisz mieć pewność, że się nie podpalisz, bo bez pewności nie ma co wchodzić bitwy. W tym momencie nie wiem, czy założyłeś, że załadowałem już amunicje specjalne albo goldowe, jak zwał, tak zwał. I łupię na start, bo już parę przeciwników, próbuję podbić te apteki. Dostaję niezłego manto od lodury za 700 uszkodzeń, ale to mnie nie powstrzymuje do robienia uszkodzeń, bo wiem, że on jeszcze nie ładował nieźle parę sekund. Widzę, że Arta już celuje, więc trochę się cofam. Ustawię się na lepsze pozycje, a już w tej chwili już mam 3000 uszkodzeń. Ich przeciwnicy już mądrze coraz bardziej wysuwają się. Ja trzymam, mądrze trzymam hapeki i ostrożnie wysuną się, żeby w ogóle licząc, że oni wysuną się w bardzo głupi sposób. A ta niedziela łupie naszego sojusznika, niestety bardzo mi żal tego sojusznika, że nie załapie się w tym wyniku, ale no cóż. Takie wyniki się robi tylko samemu. Jest samemu. Teraz pokazuję kwadracik naszego Polaka, że o czemu on stoi, rany boskie, no. Niestety, źle trochę pocisk trafił, no, też to moja wina, bo źle w ogóle skupiłem, no. Teraz lepiej to daje. I teraz w ogóle kompletnie nie wierzę. E4 burzaków za 0 w gąski. Normalnie ja nie wiem w ogóle, czy to jest możliwe, ale w tej bitwie cud chyba nad cudami to wychodzi. Może dostanę rękę boka za to odbijanie, ale nie sądzę. Teraz głupio wysuwają się, oczywiście wymiana bardzo ich niekorzystna, bo odbijają się ode mnie. Ja już robię, łupię ich powoli.
Gadgetto się pojawił, niestety za nisko poleciał w polu, czyli się znowu odlot oberwałem, ale salwy rikoszetów też oberwałem. Wymiana ognia w sumie jest dość taka nieuczciwa, bo więcej rikoszetów niż oni mi zabijają, więc... od razu mówię, nie chcę nic mówić, ale to nie jest w ogóle żadna ustawka. Ci gracze co-play nie mieli szczęścia, albo nie fad w ogóle, nie wiem. Po prostu nie mogli po prostu mnie jakoś cudem jakoś przebijać po prostu. Zaświeciłem, myślałem, że zaświeciłem na jagodę chyba. T5 Heavy z przeciwpancerego próbuje mnie nadal w ogóle penetrować górną płytę, choć nie wiem czemu. Łapię go na gąsę, liczę, że może Arta zrobię, ale niestety tak się nie dzieje. A my nadal trzymamy tą flagę, już mam 5000, już przekroczone uszkodzeń, już dochodzę do 6000. Hapek i nadal trzymam bardzo w miarę dużo. A ten palek nadal wysyła bardzo takim dziwnym kątem dolną płytę. No. Salw tym razem Polak przebił, ale niestety E4 znowu na burzaku ładuje. Nie wiem, może jakiegoś bota kupnego. Kolejnego porwałem. Kolejne salwy i koszetów dostaję jakimś cudem. Odbijam się z nie wiadomo z jakiego powodu. 7700 uszkodzę, 7000 odbitego i nadal to kręcę wynik. Teraz zadawam przeciwpancernego, żeby, bo nie są już takie problemy. Ale teraz już chyba zmienię barwę goldowy? Chyba nie, nie zmienię. Spróbuję. Niestety nie trafiłem. Miałem ognia znowu, 9000 już rikoszeta. I nadal to idzie. Nie przebito i teraz się cofam porządnie, bo już HP-ków już dużo nie mam, ale to jeszcze nie koniec, zobaczcie na mapę, że już nasz baczacz przeciwnika już jedzie od tyłu, jest na bazie i próbuje nas obijać, więc ja próbuję skręcić, ale ja widzę, że nasz Polak już i zawraca, więc ja dalej trzymam tą floneczkę. Flankę trzymam nadal bardzo mocno i sztywno i nie próbuję przeciwnikowi żaden szczęście. I te pięcie, ja nie wiem jakie miał nieszczęście, w ogóle po tyle magazyku na nie nawalił. Ja też na niego tyle razy nawalałem. Nawzajem chyba my podbijaliśmy se. Polak znowu się odbija, już 10000 odbitek, 8000 uszkodzeń i nadal to się idzie. Ta kauza chyba się nie skończy po prostu, bo tyle rikoszetów, tyle razy poszczelony. Akurat ten Polak musiał się w ogóle wysunąć. Ja nie wiem czemu Polak wali bez golda. Akurat mi zwykłe się skończyły, więc strzelona z golda to niestety ile pocisków jeszcze, ani w końcu dobiłem na niego tyle zmarnowanych pocisków i wysi. A luba kończy dla mnie Polaka. Mądrą sytuacją byłoby to, żeby cofnąć się, poczekać, aż arty trochę przestaną na mnie się gapić, albo poczekać aż żałoba zgaśnie. Jedno i drugie też jest właściwe. I jadę. Mądrze, agresywnie, solidnie. Wiem, że jest tam lodowa, ale okazywa. Nie załapkałem się na jego pocisk. Na nieszczęście. Nie pamiętam jaki to wymaga, ale chyba coś tam, że jak skończę bitwę na 0 pociskach, coś tam jest jakiś medal, ale niestety chyba się nie załapię, bo o, za dużo pocisków, a za mało czołgów. No, ale trzeba przyznać, że dużo pocisków wystrzeliłem. Ponad 30 pocisków wystrzeliłem. Prawie jeszcze dwa pestki, bym miał 30 pocisków wystrzelonych. Walę lodówę ładnie za 500 dostała.
Czy dostanie jeszcze jedną bestkę? Dostanie? Zdążyłem, jeszcze jedna pecha. GWS to jest tu. Niestety losowanie niestety nie pozwala mi na to. Kuba, to jest Scott Swift, wiesz? Kuba. Mhm. Widzisz? Mhm. No, no. Masz to, nie? No. To jest to, widzisz? Się... No. To potrzeba z konta zagranicznego, jak ktoś ci przylewa na Polskę. Wie? Mhm. To z Polski na Polski nie trzeba. Tego. Bez tego... No i w tym momencie jeden po i 10 tysięcy uszkodzeń będzie przekroczony. No i przepraszam za kady w ogóle, że głosy rodziny odezwało się, ale no cóż, tak bywa czasami, przepraszam za to, że komuś to się nie podoba, ale niestety rodzina jest czasami, informacje rodziny są ważniejsze od gier. I w tym momencie 11 tysięcy i 10 tysięcy uszkodzeń mamy przekroczone. No i w tym momencie 10 tysięcy uszkodzeń zrobione, przekroczone. Emeczka kolejna, biegłość bita pierwsza, wreszcie przy tyle bitew, tyle zamęczenia się, a w końcu mi się udało. 11 tysięcy odbitego. 5 razy odbiłem się od Lewandowskiego. 11 pocisków od T5 Heavy. Jeżeli to was nie przekonuje, że jak to może być ustawką w ogóle, albo jak to jest możliwe, no to ja pierwszego wytłumaczenia po prostu nie mam, po prostu przepraszam was, ale nie jest taki, żeby się tłumaczyć z czyjejś winy niestety, ale niestety wiem jedno. Ten gracz, 24 pociski, 0 uszkodzeń. Jak pancer oddał też 24 oddane pociski i też 0 uszkodzeń. Ja nie jestem pewien w ogóle, Jarosław w ogóle albo raz. To jest Jarosław? Z mamy te 5 Heavy? U nas? Zaraz. Tutaj są jakieś błędy w ogóle, bo Jarosław to tutaj jest. Ale chyba coś tutaj, chyba coś się tu zbagowało, bo wszyscy wszędzie mi pokazuje Jarosław, ale... to Jaćka też zero zrobiła, no. Przykro mi, jedyne chyba zrobiła to chyba lodowo, ale... To są jakieś błędne wyniki, które mi pokazuje, ale no cóż. A końcowe wyniki są takie. 37 pocisków oddanych. Niestety zabrakło mi 3 pestek do oddania, żeby w ogóle dostać medal. Czas bitwy 11 minut, co dla mnie to jest fenomenalnym wynikiem, bo nigdy takich rzeczy nie było. Oczywiście... skalkulować, ile wyszło im pocisków, ile amunicji dałem goldowych i mi zostało ogółem 3 pociski goldowe, to samo świadczy o tym w ogóle, ile w ogóle może to być warta amunicja, więc prawie całą amunicję musiałem zakupić, więc prawie 130 tysięcy na minusie w ogóle za amunicję, eksploatacyjne materiały, czyli znaczy takie moduły. Na prawo 25, no takie tak standardowe. 11 tysięcy odbitego, 10 tysięcy uszkodzeń. I w tym momencie ta bitwa idzie do mojego w ogóle playlisty, do najlepszych osiągnięć na tym czołgu. Jeżeli na nim zrobię jeszcze lepszy wynik, albo porównujący, to jeszcze wsadzę jeszcze kolejny filmik. A na razie żegnam się z wami, do usłyszenia. Hej, hej.